niektórzy mówią, że bohaterowi z poprzedniego filmu brakuje wychowania, silnego taty albo silnej mamy, która postawiłaby go do pionu. No i na pewno taką byłaby jedna z zawodniczek, które wzięły udział w konkursie w przeciąganiu liny. Oto mój przykład silnej i niezależnej kobiety. Nie wiem jak pozostałe zawodniczki, ale ja proponuję wcisnąć przycisk. Mamy w teamie impostora. Impostor. Sus. Zapytacie, co ona sobie myślała, że ciągnęła linę w tę stronę? No właśnie nie myślała, ale siły nikt jej nie odmówi. Przeciągnęła trzy zawodniczki za sobą. Może ktoś jej źle wytłumaczył albo źle zrozumiała, że to nie przeciąganie liny, a jej przepychanie. I weź na taką traf, gdy znajdziesz się w Squid Game. Ja bym od razu skoczył w przepaść. Większość mam w nasze wychowanie wkłada swoje serce. Wręcz daje je nam na talerzu. Czasem aż iskrzy. Ta salsa przygotowana z domieszką... No właśnie, czego? Czytałem masę domysłów i analiz, co się tam... Ta mama chyba chciała... szybciej przestać być mamą. ...tam znalazło i dlaczego pojawiają się iskry. Od krzemków magnezu po krzemowodory, albo udział molsajete, czyli meksykańskiego moździerza, który wykonany jest ze skały wulkanicznej. Pero por qué se hizo? Tak czy inaczej, niektórzy widząc tak błyskotliwe danie, nabierają apetytu. Smoking! Nazywam się Tomasz Andrzej i będę twoim przewodnikiem. Pomimo iż co, po niektórzy z niektórymi moimi wypowiedziami mają ostatnio pewien zgrzyt. W związku z tym, jeżeli dotarła do was afera włosowa z Twittera, to gorąco zapraszam was do ostatniego odcinka podcastu Zgrzyt, który prowadzę razem z Rewo i zostałem w ostatnim odcinku tego programu bardzo solidnie w tym temacie przemaglowany. Ponad 40 minut, także polecam. Znajdziecie tutaj albo w opisie. Warto kanał subskrybować, bo tam różne tematy omawiamy dużo szerzej niż na naszych odcinkach, na których raczej podajemy wam informacje takie w skondensowanej pigułce. A w kolejnym odcinku pewnie będziemy musieli porozmawiać o moim otwartym związku, bo okazało się, że dla ludzi to duży szok. Czy ty i Gimper jesteście w otwartym związku? I uwaga, moi drodzy, odpowiedź brzmi tak. Co jest za... Jak zobaczyłam pierwszy raz ten filmik, to miał tak słabą jakość i tak dziwnie Klaudia na nim mówiła, że myślałam, że to jest kurwa wygenerowane przez AI. To już jest taka schiza, nie? Mówię sobie, fake jak chuj. Ktoś kurwa nałożył twarz i podłożył głos, nie? Zabawne, biorąc pod uwagę, jak my z Klaudią od dawna w różnych odcinkach dawaliśmy widzom znać, jakie mamy do tego podejście. W związku miałeś swoją dziewczynę, ale miałeś ochotę na jakąś inną. No to tak, to cały czas. Pytanie, czy myślenie o zdradzie to jest planowanie jej, czy po prostu myślę o seksie z drugą osobą? No a jakby dziewczyna ci pozwoliła? To nie byłaby zdrada. No tak, no ale to byłby skok w bok. Chciałbyś korzystać? No tak. Okej. Temat, jak się okazało, dla wielu ludzi jest mocno kontrowersyjny i dosyć ciekawie interpretowany, bo kto oglądał nasze wspólne odcinki z Klaudią, ten mógł się domyślić, że nasza relacja funkcjonuje na... U Gimpera w tym podkładzie, który jest podłożony pod filmik, jest taki dźwięk, on był przed chwilą, jak mój domofon dzwoni do drzwi. I strasznie mnie to wkurwa, za każdym razem wydaje mi się, że mi ktoś dzwoni do drzwi, jak to słyszę. I posłuchajcie. Bo kto oglądał nasze wspólne odcinki z Klaudią, ten... Słyszycie? I dosyć ciekawie interpretowany, bo kto oglądał nasze wspólne odcinki z Klaudią, to... ten mógł się domyślić, że nasza relacja... Interpretowany, bo kto oglądał nasze wspólne odcinki z Klaudią, ten mógł tu się domyślić... Co to za projekt Kasix? Smurf, słuchaj. Tak, dokładnie. Dokładnie na tym polega projekt. Chciałbyś zainwestować? Mam już listę operacji, które sobie zrobię za te 100 tysięcy. Tak, zrobię! A to są operacje? Pierwsza operacja, jaką zrobię, to operacja plastyczna na bliznę tutaj, tą, na brzuchu, co mam. Tu mam jeszcze jedną, ale jest za nisko, więc wam nie pokażę. Tu jest mój pępek jak coś, więc mam pępek, a tu jest drugi pępek. Nie lubię mojego drugiego pępka. Trzeciego pępka też nie lubię. Więc tutaj dwie blizny mam do usunięcia. Zoperowania jakiegoś tego. A druga to będzie na zeza.
Więc najpierw blizny, potem zez, a potem zobaczymy, co z tego zostanie, z tych 100 tysięcy. Na moją metamorfozę. Tak, mam zeza rozbieżnego. Zostaw oczy. Co, lubicie mojego zeza? Jakiś zwrot z inwestycji? Słuchaj, Smurf. Zwrot jest następujący. Od razu w momencie wpłacenia przez ciebie kwoty dostajesz zwrot w postaci mojego szczęścia, które sprawia, że ty też jesteś szczęśliwy. Więc to tak naprawdę nie jest inwestycja we mnie, a inwestycja w ciebie. Brzmi jak dobry biznes. Albo po prostu ja go umiem dobrze sprzedać.